Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Serionus, a to kolejny odcinek z gry Heroes of Might and Magic 3. Moi drodzy, kontynuujemy nasze ogrywanie zamków. Dzisiaj Inferno. Zamek demonów, zamek piekieł może kojarzyć się z mocną siłą bojową, z czarami ognia, z po prostu z demonami, z piekłem. A co dostaniemy? Zaraz wam pokażę. Najpierw wybierzmy sobie mapę. Niech to będzie może... Szmaragdowe wyspy? Albo... Coś z Shadow of Death. Weźmy sobie może urodzaj na golemy. Dobrze, stąd droga wieżyczka. No i tak, Inferno. Na samym początku chochlik. Jedynka jak jedynka, nic specjalnego. Ale czy to jest jedna ze słabszych jedynek? Gog. Nie wiem, ja nie lubię tego strzelca, według mnie jest bardzo słaby. No i dodatkowo jego ulepszenie strzela kulą ognia, więc może ranić też nasze jednostki, co jest beznadziejne. Bo na przykład Lisz też wali obszarowo, ale tylko jednostki wroga, a nie tak jak Gog. Swoje i jednostki wroga. Słabo. Piekielny ogar. Bardzo fajna jednostka taktyczna, dosyć wytrzymała. No, trójeczka potężna, brak kontrataku i atakuje trzy pola. Można ją naprawdę bardzo fajnie zagrać. Plus tego zamku. Demon. Czwórka. Taki... No, fighter. Po prostu fighter. Średnie statystyki, średnia wytrzymałość, średnia szybkość. Niby on jest jakiś mocny, ale czart jest dokładnie taki sam jak demon. Ponadto łączy ich to, że czart ulepszony może z umarłych demonów wskrzeszać demony. Znaczy umarłych jednostek wskrzeszać demony. Są to dwie tego samego typu jednostki, dlatego też bardzo nie lubię ich. W ogóle dla mnie ten zamek przez to, że jest... Zresztą o tym zaraz powiem później. Ogólnie słabo. Może one są jakieś dobre w walce, ale no to nie o to chodzi. No i Ifrit. Jedyną jego wadą jest mała wytrzymałość, a tak to jest bardzo szybki. Tarcza ognia, duże obrażenia. Zdecydowanie lepszy od Ifrita. No i jego umiejętność specjalna to właśnie 50% większych obrażeń niż dla Ifritów. Boże, dla dżinów. Więc jak najbardziej na plus. No i Diabeł. Bardzo fajna siódemka. Dlaczego? Bo ma brak kontrataku. Jest to świetna umiejętność, ale odstaje tutaj punktami życia. No i również te statystyki są niekoniecznie dobre. Dlaczego? Bo ma więcej życia, znaczy obrony, aniżeli ataku. Dobra. No i bohaterowie. Ogólnie dzielą się na demonów oraz na heretyków. Chyba tak. Zaraz wam pokażę. Gdzie jest jakiś heretyk? O, jest, Xyron. No i wiadomo, demony, bardziej umiejętności związane z walką. Heretycy, magia. I cóż, ja mam tutaj wielki dylemat, gdyż nie wiem, którego bohatera tak naprawdę wziąć. Każdy z nich ma jakieś tam minusy. Żaden nie ma jakiejś fajnej umiejętności. Gogi, balista, czarty. Aiden z inteligencją, no dobra, jeśli naprawdę nawala czarami, to super, ale Xyron z Infernem, Arxis, Olema, Kaliz, Ash, Zydar, talent magiczny, Xarfax, kula ognia. No, słabo. I chyba wezmę sobie Raszkę. Nie wiem, jakie ona umiejętności początkowe, mam nadzieję, że jakieś dobre. Tak więc przy omówieniu zamku, czyli tym ostatnim odcinku z Inferno, powiem wam, który według mnie ma najlepsze umiejętności. No, na razie wezmę tą Raszkę, bo po prostu nie wiem, czy jest dobry, czy słaby. Czarni księżnicy z południa odeszli, być może zmęczeni ciągłymi walkami, jakie toczą się na północy. Pora zająć się tym, co po sobie zostawili i wykorzystać to do pokonania pozostałych rywalizujących z tobą władców.
Camaraszka. Nauka czarów i mądrość. No trudno. Nela też miała naukę czarów. Ale dla mnie specjalność i fryty wydaje się najlepsza ze wszystkich możliwych. No i fajna też armia. Abaddon. Bierzemy jednostki. Robimy sobie. Zapraszamy oczywiście skarbonkę. Grindan to jest bohaterem każdego odcinka. Ole ma bardzo fajne wojsko. Osłabienie i balistyka bardzo słabo. Nie lubię tego bohatera. Zawsze mnie denerwował swoim wyglądem. To jest ona? Tak. O Jezus. To dajcie spokój. W ogóle nie wygląda jakby była nią. No i rada miasta. Żeby tych pieniążków nam nie brakowało. Oho. Magia wodna. Okej. Jakieś chuchliki tutaj. Natomiast Grindan idzie. Weźmie tutaj kamyki oraz wiatrak, czyli młyn. Oby wzięła. Jest, wzięła. Dobra. Olema wzięła tartak, czyli standardowe pierwsze surowce. Już mamy kopalnię do nich. A mogę was zaatakować. Mam dużo gogów, więc powinien sobie na spokojnie poradzić. No. O statystykach jednostek i tak dalej powiem przy odcinku zamówienia zamków. Czy już mogę wam teraz powiedzieć? Atak 2, obrona 3, 1, 2, 4, wytrzymałość. Słabo. Nawet od jedynki wymaga troszeczkę więcej. Dobra, to wezmę może później, bo szczerze nie mam tak dużo pieniędzy. Dobra, tu już mamy ifrity do podziemi. Trzeba to mieć na uwadze. Tutaj artefakt i tu ognisko. Natomiast ty, Olema, tu pójdziesz, to zrobisz. Chciałbym, żeby jakąś skrzynkę zebrać czy coś. Zobaczymy. O, fajny obrazek. Okej, czy tu gdzieś są góry? No, jeszcze nie widzę żadnego miejsca. Wow, miecz piekielnego ognia. Fajny. Żadnego... Nie kojarzy mi się z żadnym miejscem. Na razie to, co zobaczyłem. Skrzynia ze skarbami. Weźmiemy jednak to złoto. Ach, 1500 ekspów. I Olema też weźmie złoto. Czasami trzeba. Tu są gogi. Ratusz, targowisko. Okej, kontynuujemy. Tutaj ognisko. Rtęć. Dobra, tymczasem Grinda. Świątynia zła. Była taka gra. Świątynia pierwotnego zła. To było, czekajcie, angielski tytuł to był chyba... Wiem, że Elemental Evil. Temple of Elemental Evil chyba. Fajna gierka. Trudna bardzo była. Ile się trzeba było namęczyć. Ale jak najbardziej satysfakcja po zwycięstwie była duża. O, logistyka. Świetnie. Grindan. Grindan się uda gdzieś. Gdzie zbierał nam młyny i tak dalej. Natomiast ty, wykopanie złota, co trzeba będzie przejąć. Wydaje mi się, że jeszcze spróbuję grupę żywiołaków wody pokonać. Tymczasem ratusz. Okej, na kapitol sobie jeszcze poczekamy. Psiarnia teraz. Olema. Idzie sobie na dół. Okej, czyli mamy praktycznie odkryte już wszystko. Taki mały biom dla nas. Fajnie, dwie kopalnie złota jak najbardziej na miejscu. Raszka.
Raszka. Jest jednym z najsilniejszych ifrytów. Fajnie. Okej. Okay. Plotka głosi, że czarnoksiężnicy z południa dysponowali ukrytymi składami nieczynnych golemów, które chcieli wykorzystać, lecz jakoś nigdy tego nie zrobili. Odnalezienie tych składów może zapewnić ci dużą przewagę, jeśli naprawdę istnieją. Mam nadzieję, że istnieją. Czy wziąć? A, wezmę wrotowy mięs. Niech już będą. Tymczasem pójdziemy sobie pokonać wrogów. No na pewno te kopalnie złota muszą trafić do mnie jak najszybciej. Okej, tydzień mija. Raszka. Ilu ich jest? Grupa. Powiedzmy, że nie chcę z nim walczyć. Będę potrzebował teraz złota. Och. No trudno, ulepszenie się trafiło. Idziemy naszymi wojskami. Super, najlepszy strzelec. Ty masz już brak kontrataku? Nie. Ach. Nie ma co czekać. Trzeba walczyć. O, super. No to powinno być po walce. Duży rozrzut obrażeń Cerbera. Słaba opcja. Wydaje mi się, że na razie z tą armią wolę nie wojować, nic więcej. I pójdę po młyn. Jezioro Ognia, tak czy nie? Chciałbym. Cytadela. Wezmę Cytadelę. A co? Jeszcze tutaj magogów. Trzeba skupnąć. Mnóstwo. Centaury bojowe. Nie mam takiej armii fajnej. Kusi. Się. Obrona tutaj jest słabą opcją tych jednostek, ale trudno. 5 klocków. 1800. No mam dylemat na razie. Grindr, weźmiesz te magogi, znaczy gogi. I wrócisz. Kurczę, szkoda, że wysokie elfy, no. Trafić strzelca to jest cholerne. Pech. Wiecie co, ja poczekam jeszcze. Może to źle, ale ja nie lubię walczyć, kiedy nie jestem pewien zwycięstwa. Tutaj coś jest w ogóle, można coś zrobić? Okej, no to się przejmę i trudno. Kapitol. No, i teraz powoli robi się coraz fajniej. Raszka idzie, tak, sobie tutaj pozbierasz. Co tu jest? Znaczy, no, wiem co to jest, ale mnóstwo. To nie. Na początku trzeciego tygodnia, zawsze trzeci tydzień według mnie jest najlepszy. Bo wtedy mamy już jakąś armię, z zaznaczeniem na jakość. Jakąś. Ale tani budynek, zobaczcie, 3000. I tania jednostka. Raszka wróci sobie. Proszę, weź urodzisko. 15 chuchników. Przeklęty pałac. Brakuje pieniędzy. Nie wiem, czy kupić. To było fajne. Chyba się skuszę. A nie. Znaczy, potrzebuję pieniędzy. 200. Okej.
Mamy. Przeklęty pałac. Idziemy do zamku. No i kończymy turę. Dobra, na początek to może jeszcze Olema weźmie młyn. Grindan weźmie też młyn. Co tu zrobić? Dwa diabłowy. Dobra, no ważne, że są diabłowy, nie? Idziemy na mumię. Niech przyjdą. No, wytrzymałe cholerstwo jest. A tymczasem dojdzie? Nie dojdzie, dobrze. Lejemy. Teraz pójdziesz tu. Brak kontrataku, widzicie, już jest. Nie no, z diabłem gra otwiera się. To jest przecież najlepsza jednostka w zamku, nie? Dobra. Ten brak kontrataku naprawdę świetna umiejętność. Bardzo lubię. Chyba wezmę tą magię ognia. A ta logistyka, kurczę, przyda się. No trudno. Olema weźmiesz? Nie zdążę. Grindan, zdąży. Widzicie, Grindan to jest skarbonka w każdym calu. Bardzo śmieszne. Okej, okay, nie ma pieniędzy na razie, no trudno. Powoli zacznijmy sobie ulepszać. Najpierw chochliki, żeby one już nie były wolne. 5 szybkości. Dobra, mnóstwo centaurów. Powinniśmy na 100% zwojować. Okej. Powinien zostać skoszony. Nie? No to nie. Cudnie. Dwa chochliki. No rozgrywam bitwy, a potem biorę pieniądze. Trudno. Wielki burzy. Wezmę jakąś armię, po prostu ruszę na te żywiołaki. Z tym muszę. Okej, okay. Co my tu możemy wziąć? Salę grzechu. Brakuje arterii tej rtęci. Na początku to może ulepszymy te chochliki. Wytrzymało się zwiększenie. Słabo. Mam teraz dylemat. Co by tu zrobić? Salę grzechu. Cerbery może? Albo jezioro ognia. Ale to już mi książkę czarów. Ale słabe czary. I zobaczcie jego ulepszenie. Plus 5 wytrzymałość i szybkość chyba się zwiększa, tak? Tak. O 1. I nic więcej. Lipa. No z takimi jednostkami już sądzę, że mogę zrobić naszym wrogom kuku. Ich niekoniecznie. Masz silnik przyspieszenia. Fajne. Kolejną rzeczą to właśnie będzie miecz, który chciałbym mieć. Cerbery, bardzo fajna jednostka. Zawsze lubię pieski. Co tutaj takie wolne jest? Gogi. Słabo. Dobra, ulepszę te gogi. Bądź co bądź. 6 szybkość. O 2. Fajnie. I 7 ataku. One niby nie są złe. Ale jednak są. O, to staje.
Pieniądze. Ciekawe, czy to będzie się opłacało. O, nie chciałbym atakować magów. Z całym szacunkiem. O, logistyka coraz lepiej. Klatki. Weźmy klatki. No i jeszcze urodzisko i będzie super. Narodzisko. Arażka pokonuje powoli wrogów. Okej, i fort może tu poleci. A nasz diabeł skosi wrogów swoją kosą. No, tych to można lać zawsze i wszędzie. To naprawdę nie jest jednostka wymagająca, bo jest bardzo mało żywotna. Zawsze pierwszy atak potężny, a później lipa. Ok, zwiększa się populacja. Czego ja nie mam? Rtęci. Tak się tu kopalnie wziąłem. $10 000. A biorąc pod uwagę, że nie ma tutaj Inferna, bo przeciwko komu gram? Bastion, zamek i wrota żywiołów. To nie opłaca się tego. W ogóle się nie kupuje tego budynku teraz. Kurczę, brakuje tych surowców. To trzeba będzie zrobić. Bo tej rtęci, tak jak w bastionie kryształów, trzeba dużo. Weźmy już to. Nauka czarów czy odporność? Weźmy może naukę czarów. No. No na razie te skille nie wyglądają za fajnie. Natomiast Grindan i Olema wezmą sobie tartak. Znaczy jaki tartak? Młyn. Ty tu już byłaś? Byłeś. To idziemy na naszych ifrytów. A mogę ich zaatakować, dojadą mi tutaj kogoś, nie? A masz... Dwa ataki będą chyba. No. Ifryt nie istnieje. A tymczasem... No, jezioro ognia by się przydało. Wszędzie tej rtęci potrzeba, cholera. Ale weźmy może Bractwo Ognia. No, Raszka ma fajne statystyki dzięki temu mieczowi. Plus 6 to jest spoko. Czy się wykupię? Pewnie się nie wykupię, nie ma szans. Ale ulepszmy nasze jednostki. No i pytanie. Wolałbym dwa diabły. Okej. Czyli będę mógł to zrobić. Z ifryty. Ulepszenie. Szybkość 13. Z ilu to było? Z 9. No to jest dużo. Ale nic oprócz tego i obrony. Dwa diabły. Ifryty. Magogi, powiedzmy, że zainwestujemy w tych strzelców. No, Cerbery. Genialna muzyka. Tak klimatyczna do tego zamku pasuje. Czy chce mi się kupować tego jednego? A niech będzie, proszę Państwa. To będzie nasza broń. A tymczasem ja będę kończył, tak więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.